Do nowego Brawltalka zostało nam około 10 dni, dlatego pomyślałem, że nagram odcineczek z serii, którą bardzo lubicie, czyli po prostu powiem wam dzisiaj wszystko, co na ten moment wiemy już o nowej aktualizacji w Brawl Stars. Zebrałem około 9 takich już potwierdzonych rzeczy, które na pewno w tym Brawltalku się pojawią i dzisiaj wam je powiem. Oprócz tego mam kilka takich rzeczy, które mogą się tam pojawić i też o nich wspomnę. Będzie na pewno bardzo ciekawie, więc oglądajcie od początku do końca, bo dowiecie się z tego filmu bardzo dużo. Jeśli pod tym odcinkiem dacie radę dobić 8000 łapeczek w górę, no to w przyszłości będę nagrywał więcej takich odcinków, jak będą kolejne aktualizacje, żeby mówić wam, co w nich będzie. I oczywiście jak wyjdzie coś nowego w najbliższych dniach, to też nagram wam o tym kolejne odcinki, więc jak coś takiego chcecie, to koniecznie lajkujcie. Tutaj wyświetlam znowu 100 losowych subskrybentów mojego kanału. Naprawdę tutaj ostatnio dużo osób zostawia subiki, wielkie dzięki. Jak też chcecie być pokazani w kolejnym filmiku, wystarczy, żeby cię mnie subskrybować. Możecie jeszcze napisać w komentarzu, jakiego klubu piłkarskiego mam koszulkę. Zobaczymy, czy dobrze się znacie na piłce. No postaram się poprzypytać serducha kilku osobom, które dobrze napiszą. Ale już bez zbędnego przedłużania przechodzimy, moi drodzy, do pierwszej rzeczy. A dotyczy ona oczywiście hiperdoładowań. Zacznijmy sobie od hiperdoładowań. No bo jak wiecie, co update wychodzi sporo nowych hiper. Zazwyczaj jest to 6 nowych hiperdoładowań. Aczkolwiek poprzedni update pokazał nam to, że tych hiperdoładowań może wyjść też więcej. Nie wiem, ile dokładnie wyjdzie ich w tej aktualizacji. Na pewno nowe hiper będziemy mieli. I pewnie zapytacie, do jakich zadymiarzy te hiperdoładowania wejdą. Ja tak na początek wam odpowiem, że taki zadymiarz, do którego najbardziej chciałbym hiperdoładowanie, to Mac. Błagam, niech Mac dostanie hiper. Wtedy to już dopiero będę ją uwielbiał. Ale jest taki jeden zadymiarz, który wydaje mi się, że ma największe szanse na dostanie tego hiperdoładowania i jest nim Daryl. A dlaczego Daryl ma dostać według mnie hiper, o tym dowiecie się troszkę w dalszej części, przy kolejnym punkcie, bo z Darylem też będzie coś związanego w tej aktualizacji. Ale kolejne postacie, które mają największą szansę na dostanie właśnie hiperdoładowania w kolejnej aktualizacji, no to postacie z tej nowej kampanii Supercell Make. Myślę, że któraś z tych 6 postaci, czyli właśnie albo Chuck, albo Janet, albo Sam, albo Buster, albo Grom, albo Carl, otrzyma po prostu hiperdoładowanie. Może nawet one wszystkie. Myślę, że część z nich na pewno. Więc w sumie to by było nawet spoko. I z tych wszystkich zadymiarzy najlepsze hiper wydaje mi się, że może być do Bustera, bo Buster sam w sobie jest już mega mocny. A jeszcze jak wleci z hiperdoładowaniem, to dopiero będzie ciekawie, ale... To dopiero pierwsza taka potwierdzona rzecz, która na 100% będzie w nowej aktualizacji. Zanim przejdziemy do kolejnych, pamiętajcie proszę o wpisaniu kodziku Tori w sklepie Brawl Stars. Jutro już na odcineczku będą wyniki i ktoś z was zgarnie nowe pirackie skiny ode mnie za darmo. Więc jak chcesz to być ty, no to wpisuj kodzik Tori, ziomal, zostawiaj subika i już masz szansę, że właśnie takiego skinka jutro zgarniesz. Druga rzecz, o której ostatnio jest bardzo głośno i nie mogłem też tutaj o niej zapomnieć i nie mogłem o niej nie wspomnieć, no to oczywiście współpraca ze SpongeBobem. Myślę, że na pewno będzie specjalny event związany ze SpongeBobem, kanciasto portym. No to już dostawaliśmy wiele takich wskazówek, o tym mówiłem wam we wcześniejszych odcinkach, więc nie będę znowu tego pokazywał. Podczas tego eventu myślę, że dostaniemy właśnie darmową ikonkę gracza. Ta ikonka w ogóle może być też za obejrzenie Brawl Talka, też wam o tym mówiłem we wcześniejszych odcinkach, ale no po prostu w tym odcinku wszystko sobie podsumowujemy, więc też o tym musiałem wspomnieć. Jakiś tam specjalny event ze SpongeBobem, pewnie ze specjalnymi nagrodami, ze specjalnymi skinami, może ze specjalnym nowym trybem, ale do tego też sobie dalej przejdziemy. Ogólnie myślę, że będzie to jedna z największych współprac Brawl Stars z jakąś firmą, jedna z najciekawszych. Kurczę, SpongeBob Kanciasto Porty to jest kreskówka, którą zawsze oglądałem, jak byłem młodszy i giga się jaram, giga się cieszę, że właśnie będzie ona mogła mieć współpracę z Brawlem, z moją ukochaną grą. I teraz, moi drodzy, przejdźmy właśnie do tematu Daryla. Dlaczego wam o nim mówię? Ponieważ Daryl może dostać rework, czyli może zostać trochę zmieniony. Raz, że nie wiem, czy nie jego wygląd może być lekko zmieniony, ale to tam najmniejszy szczegół, może też równie dobrze nie być. Bardziej chodzi o to, że trochę jego mechanika może zostać zmieniona, czyli zostanie pewnie trochę ulepszony, co jest bardzo, ale to bardzo prawdopodobne, bo potwierdził nawet sam Frank, czyli jeden z community managerów Brawl Stars. Nie, czekajcie, że to był Dani, no nie wiem, któryś z community managerów na pewno to potwierdził, nawet też jakiś czas temu wam o tym nagrywałem. Więc Daryl podczas nowej aktualizacji będzie już totalnie innym zadymiarzem. Coś takiego jak było z Frankiem ostatnio, no może aż tak bardzo wzmocniony nie będzie, ale myślę, że na pewno można się spodziewać właśnie troszkę innej wersji tego Daryla, żeby znowu nas zaciekawił, żeby gracze chętnie zaczęli nim grać. Lecz pewnie Daryl to nie będzie jedyny zadymiarz, który zostanie zmieniony, bo znowu pewnie wleci taki lekki balans, czyli część zadymiarzy będzie osłabionych, część ulepszonych i tym podobne. Może jakieś gadżety i star powery też będą zmienione, więc to jest kolejna taka tutaj potwierdzona rzecz. Szybko wbijmy do katalogu, bo tutaj też coś się pewnie zmieni. Oprócz nowych, fajnych skinów, które wlecą i będzie ich bardzo dużo, no to trzeba pomówić o złotych skinach, bo na pewno też kilku zadymiarzy, którzy jeszcze nie mają tego złotego skina, go dostanie, bo mamy aktualnie 79 złotych skinów, a jak wiecie, już wam pokazuję, poczekajcie, zadymiarzy jest 82, więc trzech zadymiarzy nie ma tego złotego, oprócz tego dwóch nowych zadymiarzy jeszcze pewnie w tej aktualizacji wejdzie, to już jest kolejny punkt, do którego zaraz sobie przejdziemy, więc łącznie no pewnie kilka nowych złotych skinów też będziemy mieli. I właśnie propos zadymiarzy, wydaje mi się, mordeczki, to jest raczej już pewne, że dwóch nowych zadymiarzy wejdzie w tej aktualizacji. No zazwyczaj twórcy dają po dwóch nowych zadymiarzy, ewentualnie tam w okolicach świąt jest tych trzech zadymiarzy, ale zazwyczaj jest dwóch i myślę, że tak będzie też tym razem. Jeśli chodzi o ich rzadkości w tym momencie, w tym etapie, ciężko powiedzieć, jakie to rzadkości będą. Ja myślę, że na pewno jeden z nich będzie mitykiem, czyli tej czerwonej rzadkości,
a jakiej rzadkości będzie drugi? Znając życie Epic, ale do pewności nie mamy, no tak mi się wydaje, że raczej Mythic i Epic, choć zobaczymy, jak już będzie do tego bliżej, jak będą jakieś nowe informacje, na pewno wam jeszcze o tym powiem. Ale teraz tutaj się trochę zatrzymajmy, bo pora pokazać wam mapkę tri zadymiarzy, czyli trójek, w których zadymiarze się znajdują, aktualną. I tutaj widzimy, że jest jeszcze kilka trójek, w których brakuje zadymiarzy, żeby tam dołączyli, bo każdy zadymiarz musi mieć swoją trójkę. A na przykład w zamkowym trio, tutaj gdzie jest Ash i Grom, nie ma jednego właśnie zadymiarza. Tak samo w tym trio dinozaurów, czyli Buzz i Doge, też nie mamy. W Ghost Station, czyli tutaj trio, gdzie między innymi mamy Chucka i mamy też Gasa, również brakuje jednego. W Starcube, czyli z RT, z Larrym i Lorim, też nie ma jednego. Swamp of Love też tutaj nie ma ani do Willow, ani do Angelo, kolegi. Enchanted Woods nie mamy do Cordeliusa i do Lily. No i później już się zaczynają takie tria, gdzie jest tylko jeden zadymiarz, czyli Bizarre Circus, Toon Studios, Karaoke Concert i Matt Evin Menzor. Więc generalnie do tych trio, gdzie są po dwóch zadymiarzy i po jednym, pewnie ktoś dołączy. Oczywiście wraz z wyjściem nowego zadymiarza możecie też rozpocząć kolejne nowe trio, ale myślę, że jeden z dwóch zadymiarzy na pewno dołączy do jakiegoś trio, które już w grze jest. Tylko teraz pytanie, do którego? Napiszcie w komentarzu, jak myślicie, do którego z tych wolnych trójek dołączy nowy zadymiarz? Jak wam się to najbardziej tutaj widzowie pasuje? Skoro będzie dwóch nowych zadymiarzy, no to będą też dwa nowe sezony karnetów. No i generalnie będzie to 30 już sezon jubileuszowy i 31. Myślę, że ten 30 sezon karnetu może być jakiś dowalony, może być taki lepszy, może być naprawdę dokokrzone skiny. No bo jest to równy, okrągły 30 sezon, więc zapowiada się grubo. Oczywiście do zakończenia tego sezonu 29 zostało jeszcze 23 dni, no więc trochę czasu jeszcze zostało. Aczkolwiek, moi drodzy, powoli już tam się zbliżamy do tego nowego sezonu. Jestem ciekawy, co twórcy w nim tam pokażą. I propos tych nowych karnetów, mamy tutaj wypisane przez Andeza wszystkie tematyki, które mogą być związane właśnie z nowymi sezonami, czyli z czym ten sezon może być związany. I raczej któreś z tych, które są tutaj wypisane, po prostu wejdą w 30 i 31 sezonie. Czyli albo karnet będzie związany z K-popem, albo z Potrójnym Królestwem, albo z mitologią Zodiaku, albo z feudalną Japonią, z superbohaterami ponownie może być, z rycerzami duchów, z dziecięcymi awanturnikami, no oprócz tego z średniowieczną fantazją, z narodowościami piłkarskimi, z hip-hopem, z mitologią egipską, czy z żywnością. I ta ostatnia opcja związana z żywnością chyba pasowałaby mi najbardziej. Myślę, że to może być jeden właśnie z sezonów karnetu, no bo nawet wejdzie SpongeBob, on jest mocno związany z restauracją pod tłustym krabem, z kraboburgerami i tym podobne, więc to też by pasowało. No jestem ciekawy właśnie, jakie z tych sezonów twórcy Brawl Stars wybiorą. Teraz może pomówmy sobie trochę o nowym trybie. W ostatnich aktualizacjach twórcy cały czas dodają jakieś nowe tryby. Nie są to może tryby, które wchodzą na stałe, ale są to tryby, które w tych aktualizacjach, gdy wchodzą, no, są często grane przez graczy i bardzo im się podobają i dodaje to dużo też takiej fantazji i do po prostu chęci grania w Brawl Stars. Więc po prostu nie zdziwię się, jak podczas tej aktualizacji wejdą jakieś kolejne nowe tryby, a przynajmniej jeden kolejny nowy tryb i myślę, że może być on też lekko związany ze SpongeBobem, kto wie. No bo jak była współpraca z Godzillą, no to mieliśmy specjalny tryb Godzilli, wielka rozwałka, co nie? No a teraz jak będzie współpraca ze SpongeBobem, to może jakiś specjalny tryb SpongeBoba. I teraz bardzo ważny temat jeszcze, coś o czym myślałem, to nie jest w 100% pewne i tak dalej, ale nie wiem, czy nie zahaczymy już o Halloween w tej aktualizacji, o Brawloween, no bo patrzcie, Halloween wypada pod koniec października, teraz gdy będzie ten Brawl Talk, to będzie koniec sierpnia. Pomiędzy sierpniem a październikiem dzielą nas 2 miesiące. Update'y w Brawl Stars wchodzą tak co 2 miesiące, więc albo w tej aktualizacji, pod koniec tej aktualizacji będziemy już mieli coś z Halloween i w tym Brawl Talku twórcy będą musieli to pokazać, albo na samym początku kolejnej aktualizacji, gdzieś w okolicach Halloween będzie wchodził kolejny Brawl Talk. Więc opcje są dwie, zobaczymy, która z nich będzie tą właśnie prawdziwą. Ja nie ukrywam, że chciałbym już zobaczyć te skiny Halloweenowe, aczkolwiek chyba lepiej by było, gdyby twórcy pokazali je dopiero w pobliżu tego Halloween, gdzieś w październiku. Bo teraz w tej aktualizacji to by było za wcześnie jednak, jeszcze trochę do tego Halloween zostało, wiecie, że to jest mój ulubiony okres w Brawl Stars. Ja bym wolał chyba jeszcze trochę poczekać na to Halloween. Kolejny ważny temat to powrót skrzynek. Czy w tym Brawl Talku możemy spodziewać się skrzynek? No mi się wydaje, że jest na to szansa oczywiście, nie skreślam tego, aczkolwiek raczej obstawiałbym, że będzie to nie w tej aktualizacji, tylko na przykład w jakiejś kolejnej, tej bliżej świąt, że wtedy jest szansa, że skrzynki wrócą, nie mówię, że typowo megaboxy, mogą to być też jakieś inne skrzynki, które były wcześniej, ale myślę, że skrzynki na pewno jeszcze będą, bo nawet to twórcy potwierdzili, ale nie wiem, czy w tej aktualizacji, chociaż też szansa to jest, więc warto mieć to z tyłu głowy, że już teraz na przykład będzie jakiś event z megaboxami po raz kolejny. I jeszcze coś takiego, co wam tutaj wyświetlam, jest to specjalna mapka Franka. Frank powiedział, że jest szansa, jak się wyrobi, że dają w tym Brawl Talku, ale nie obiecuje. No więc jest to taka mapka, na której Frank przedstawia swoje plany do końca roku, co jeszcze planują twórcy Brawl Stars w tym roku dodać i myślę, że to jest ciekawe. Z niej można się naprawdę dużo fajnych rzeczy dowiedzieć. Ta mapka to jest z poprzednich lat, którą dał, a my czekamy na nową, która mam nadzieję, że będzie w tym Brawl Talku. I to są takie najważniejsze rzeczy, które chciałem wam powiedzieć. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jak będą się pojawiały jakieś nowe rzeczy, jak będzie już bliżej tego Brawl Talka, to teraz codziennie na moich kanałach będą się pojawiały właśnie odcinki z tym związane, więc polecam subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia, piona!